Witam. Omawiałem jakiś czas temu na kanale grę 111 Alan dla Warszawy, wspominając, że jest to całkiem niezła gra dla tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z grami wojennymi, lub też pokazać ten rodzaj rozrywki ludziom nie mającym z nimi wcześniej do czynienia, albo ewentualnie swojemu potomstwu. I pomyślałem, że będę kontynuował nieco tę tematykę i dzisiaj na warsztat wezmę chyba najpopularniejszą taką grę wojenną dla początkujących, czyli Memoir 44. Grę dosyć kontrowersyjną. Znam ludzi, którzy uważają tę grę za nic więcej jak tylko odmianę Chińczyka. Z takimi opiniami się spotykałem wśród fanów gier wojennych. Ale z drugiej strony, na podstawie własnych doświadczeń mogę stwierdzić, że jest to gra, która znakomicie wprowadza w to hobby. Mogę tutaj podać, powiedzmy, jako przykład z własnego doświadczenia sytuację, kiedy wziąłem ją kiedyś na zlot redakcyjny. Znajomi często grają w gry planszowe, ale głównie Euro czy Ameri, na gry wojenne generalnie patrzą mocno krytycznie. Kiedy brałem na przykład coś w rodzaju Space Empires 4X, to zawsze słyszałem: ej, tam idź z tymi heksami, w które gra się kilkanaście godzin. Co tu kryć? Jest to czasem prawda, bo w dobre gry wojenne albo gra się długo, albo jeżeli nawet nie gra się długo, jeżeli sama rozgrywka trwa krótko, to z kolei nauka zasad również wymaga sporo czasu, jak na przykład powiedzmy w ASL, gdzie rozgrywka nie zajmuje aż tak wiele czasu, ale żeby wejść w to, to potrzeba czasu z kolei. Memoir 44 jednak spodobał się wtedy bardzo. Pamiętam, że właściwie większość osób wtedy, a była nas około 30 paru, chciała to przynajmniej raz zagrać. W dużej mierze z powodu tego, jak ładnie ta gra wygląda na planszy, ale też z powodu tego, jaka ona jest prosta. Tak więc. Memoir 44 jest grą wojenną w swoim założeniu obejmującą okres lądowania w Normandii i dalszych walk w 1944 roku. W tym momencie to określenie będzie już trochę nie do końca precyzyjne, ponieważ gra wyszła ładnych parę lat temu. Wyszło do niej od groma modułów, rozszerzeń obejmujących inne fronty, inne armie, inne okresy II wojny, więc można powiedzieć, że jest to ogólnie gra poświęcona II wojnie światowej. W skali... Nie podam skali, ponieważ nie znam szaleńca, który by się odważył do tej gry wyliczyć jakąkolwiek skalę, ponieważ jest to właściwie niewykonalne. Czemu? No zaraz się przekonacie. Przy całkiem ładnej, bardzo klasycznej okładce, przyznaję, że bardzo mi się podobają w ogóle opracowania graficzne do Memoir 44. Jest to ten rodzaj grafiki, który nawiązuje do klasyki gier wojennych, z takimi ładnymi, dynamicznymi, klasycznymi ilustracjami, bez żadnych tam eksperymentów, dziwactw i tak dalej. Możemy od razu zajrzeć do środka. Pudełko jest generalnie duże i zawartość również jest spora, co przekłada się na chyba podstawowy problem z tą grą, jaką niektórzy będą mieli, czyli mianowicie sporą cenę. Ja ją kupowałem dawno, dawno temu, nie pamiętam, czy to było 5, 8, 10, w każdym razie naprawdę dawno temu i wtedy dałem za nią nawet 200 zł, co było, jeżeli dobrze pamiętam, chyba około 200, co było dla mnie wtedy jakimś takim absurdem, bo tyle nie dałem za jakąkolwiek inną grę planszową. Ale zawartość, powiedzmy, daje nam, wyjaśnia tę cenę. Po pierwsze, instrukcja, którą omówię dokładniej, ale jest całkowicie kolorowa, wydana na kredzie. Plansza. Plansza klasy mounted, jak to się mówi ładnie po angielsku. Czyli na grubym, sztywnym papierze, czy na kartonie w zasadzie grubym, dwustronne, zaznaczmy, co też jest ważne. Z jednej strony mamy teren, powiedzmy, taki płaski, normalny, a z drugiej strony mamy wybrzeże, które to tereny potem jeszcze dodatkowo rozwijamy przy pomocy klocków terenu, które zaraz pokażę. Następnie mamy właśnie masę klocków terenu, także dwustronnych, które układamy na planszy, tworząc w ten sposób dowolne kombinacje terenowe, dzięki czemu jedna plansza jest wykorzystywana nieskończoną ilość razy, tworząc w ten sposób całą masę plansz do kolejnych scenariuszy. Następnie mamy kostki. Kostek jest 8. W praktyce do rzutów wykorzystujemy zwykle nie więcej niż 4, także mamy w ten sposób dwa zestawy dla każdego gracza. Następnie żetony pomocnicze, których mamy, powiedzmy, dwa worki. Jedne oznaczają różnego rodzaju jednostki specjalne, inne oznaczają, inne są wykorzystywane na planszy jako żetony pomocnicze, markery i tak dalej.
Tu jest ich trochę więcej już niż w oryginale, ponieważ, no, wspomniałem, posiadam dodatki i część z nich, tych najbardziej potrzebnych, trzymam w jednych woreczkach. Tam są, tutaj są, widzicie, już pola minowe, które są z dodatku rosyjskiego, tutaj także z dodatku rosyjskiego, oznaczenia rosyjskich jednostek inżynieryjnych, ale tego tak naprawdę nie jest aż tak wiele więcej. Następnie karty. Karty mamy dwa rodzaje niejako. Pierwsze to są karty pomocnicze, czyli zawierające skróty informacji z zasad takich, z których najczęściej potrzebujemy i z których korzystamy w trakcie gry. Jest to pewne nowum w grach wojennych, ponieważ takie informacje zwykle umieszcza się w tabelkach. Natomiast tutaj przeniesiono je na karty i moim zdaniem jest to o tyle dobre rozwiązanie, że nie zawsze wykorzystujemy wszystkie te karty, nie potrzebujemy wszystkich tych informacji. Bo powiedzmy na przykład, jeżeli na planszy nie ma plaż, to wtedy kartę plaż odkładamy, czy kartę morza tak samo i nie będziemy w ogóle z nich korzystać. Kładziemy sobie obok tylko te karty, których tereny mamy na planszy. Następnie karty rozkazów. To jest to, co wielu ludzi uważa, że przez co wielu ludzi uważa, że gra jest stana zbyt losowa. Co omówię za chwilę. I to, co wielu moim znajomych zachwyciło, wywołało tony nostalgii i tak dalej, czyli figurki. W grze wykorzystujemy wyłącznie figurki, nie korzystamy z żetonów jednostek. Figurki nawiązujące estetyką i stylem do tak zwanych żołnierzyków. Jeżeli ktoś, powiedzmy, ma 30 plus, bo nie wiem, czy 20 plus też się liczy, ale jeżeli ktoś ma 30 i więcej lat, to z dzieciństwa żołnierzyki na pewno będzie pamiętał, bo było to jedno z ulubionych hobby chłopaków w latach 70. czy 80. Generalnie większość z nas się żołnierzykami bawiła i kiedy się widzi te żołnierzyki, to od razu budzi się duch z tamtych lat. I powiedzmy szczerze, to jest granie na nostalgii. Nie, co tu kryć? Nie zawsze przyznaję, lubię granie na nostalgii, ale działa. Działa, ponieważ w tamtych czasach, nawet jeżeli się miało tony tych żołnierzyków, najczęściej były to jakieś tam polskie, pirackie wersje różnych zachodnich matchboxów i tak dalej, to oczywiście bawiliśmy się tym w wojnę, ale nie mieliśmy najczęściej dostępu do żadnych sensownych zasad, ponieważ nikt w Polsce się w tamtych czasach nie bawił w wydawanie zasad do figurek. Natomiast tu dostajemy to, co kochaliśmy w dzieciństwie, plus zasady, jak tym grać. Jeżeli chodzi o skalę, to skala jest umowna. Żołnierzyki są trochę większe niż jak na chyba na 1,72, aczkolwiek nie będę się tutaj autorytatywnie powiadał. Czołgi są nijak niezeskalowane względem nich. Tak, zobaczcie, tutaj mamy na przykład Panzera 4, a tu mamy niemieckiego Piechura. Więc to pewnie nie podejmę się oceniać, jaka to jest skala. Do tego mamy jeszcze figurki dział oraz umocnienia. Jeżeli chodzi o umocnienia, to mamy trzy rodzaje, czyli worki z piaskiem, drut kolczasty i tak zwane jeże, wykorzystywane jako zapory przeciwczołgowe. W zestawie podstawowym mamy figurki dwóch armii, amerykańskiej i niemieckiej. Niektórzy czepiali się tego, że niemiecki żołnierz jest przedstawiony ze Schmeisserem, który, owszem, jest taką najbardziej charakterystyczną bronią niemieckiego żołnierza w czasie II wojny światowej, ale trudno uznać, żeby Schmeisser był podstawową bronią niemieckiego żołnierza. Już w przypadku Panzer IV ma to dużo więcej sensu. W przypadku działa to nawet nie podejmę się oceniać, co to miało być za działo, bo mam wrażenie, że zostało ono zrobione dość umownie. W podstawce mamy dwie armie, niemiecką i amerykańską. No, nie powinno to dziwić na starcie. W kolejnych zestawach dochodziła armia brytyjska, armia rosyjska, armia japońska, a także elementy innych armii w postaci na przykład piechoty francuskiej, kawalerii polskiej itd., itd. Wyszło tego bardzo dużo, ale nawet zatrzymując się przy samej podstawce, znajdziemy tego i tak sporo. Jeżeli chodzi o mechanikę gry i zasady, teraz może na nich się skupmy. Są one proste. Zasady obejmują łącznie 18 stron, ale po pierwsze zwróćcie uwagę na rozmiar czcionki i przełożenie grafiki na tekst.
Myślę, że po spojrzeniu na to te 18, z tych 18 stron nie zrobiłoby się nawet 10 stron, 10, może 7, 6 czystego tekstu. Zasady są proste, zasady są banalne, zasady są klarowne i do wytłumaczenia w 5 minut, może więcej. Pamiętam właśnie, że to mnie uderzyło, że zwykle kiedy tłumaczę innym ludziom zasady gier wojennych, to często potrzeba tych paru rozgrywek, żeby załapać zasady. Tutaj zwykle już w połowie pierwszej rozgrywki druga strona kumała, o co chodzi, druga strona radziła sobie z grą, a w drugiej rozgrywce grało się już w zasadzie jak równy z równym. Oczywiście na moją korzyść przemawiało to, że na przykład znam praktycznie na pamięć wszystkie karty i wiem, do czego one służą. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o zasady, to jest to rzecz do wyjaśnienia nawet 6-7-latkowi, jak sądzę. Jeżeli macie dzieciaki w tym wieku i chcecie na przykład im pokazać jakąś grę wojenną, to wydaje mi się, że Memoir pod tym względem jest bardzo dobrym rozwiązaniem ze względu właśnie na bardzo dużą generalizację i uproszczenia zasad, co z kolei nie podoba się wielu bardziej zaawansowanym graczom, którzy, no jak wspomniałem, nazywają tę grę złośliwiechniczykiem. Ten sposób określania tej nazwy tej gry wynika z losowego podejścia do wielu aspektów mechaniki. Po pierwsze, plansza. Przy tej mojej kamerce będę miał problem, żeby ją rozłożyć w całości i wam pokazać podstawę, czyli tę najważniejszą część, ale spróbuję to zrobić. Myślę, że tu już widać jako tako. Plansza jest podzielona na trzy sektory. Każdy gracz na starcie posiada określoną ilość kart rozkazów, które losuje z talii. I te karty służą mu do zagrania. Może podczas swojej fazy rozkazów zagrywa jedną z tych kart. Karty dzielą się powiedzmy na kilka grup. Niektóre to są karty te najpopularniejsze. To są na przykład karty tego typu, które albo tego, czyli karty, które pozwalają nam poruszyć określoną ilość jednostek w danym sektorze. Na przykład tu mamy Move Order 3 Units, czyli możemy wydać rozkazy dla trzech naszych jednostek, które znajdują się w środkowym sektorze planszy. Tu mamy na przykład All, czyli możemy poruszyć wszystkie jednostki, które są w tym sektorze. Tu mamy, ojej, przepraszam, dwie dla tego sektora. To nie wszystkim się podoba, ponieważ ogranicza naszą swobodę. Mamy na przykład na ręce 5, 6, maksymalnie rzadko kiedy więcej kart i spośród nich musimy zagrać jakąś. Jeżeli na przykład nie mamy. Prowadzi to czasem do sytuacji, w których na przykład mamy na ręce tylko karty pozwalające poruszyć się w lewym sektorze lub w centrum, a w prawym sektorze, gdzie do tej pory atakowaliśmy, nagle nie mamy żadnej karty, którą możemy coś zrobić i nasz atak utyka. Niektórzy ludzie na to narzekają, ale moim zdaniem to jest rzecz, która całkiem fajnie oddaje ten pewien aspekt problemów, na przykład z łącznością, zerwaniem się linii dowodzenia, co na prawdziwej wojnie jak najbardziej ma miejsce. Prawdziwa wojna to nie jest często właśnie zabawa na planszy, gdzie każdy sobie przesuwa oddział i ten oddział robi dokładnie to, co chcemy. I pod tym względem nawet uważam, że nie jest to takie głupie rozwiązanie. Inne rodzaje kart to na przykład karty specjalne. Na przykład ta pozwala nam wydać rozkazy czterem dowolnym oddziałom na planszy, żeby ostrzelały przeciwnika. Bardzo dobra rzecz. Ta na przykład daje nam dodatkowe bonusy do przeprowadzenia ataku pancernego. Ta do ostrzału artyleryjskiego. Ta pozwala nam w ogóle zaaktywować cztery dowolne jednostki na planszy, bez względu na to, gdzie są. I takich kart jest też sporo. Umiejętne posługiwanie się tym, co mamy, jest właściwie jedną z podstaw sukcesów w tej grze. Następna rzecz, taka też bardzo losowa, to walka. Powiedzmy, tak na szybko to pokażę. Każdy oddział piechoty składa się bazowo z czterech figurek piechoty. Każdy oddział pancerny składa się bazowo z trzech jednostek czołgów, co oddaje w pewnym sensie fakt, że jednostkę pancerną łatwiej jest zniszczyć, jeżeli chodzi o ilość. Natomiast posiada ona większy zasięg i siłę ognia. Atak wykonuje się następująco. Sprawdzamy zasięg, z jakiego dana jednostka strzela. Na przykład piechota strzela na jedno, ma ograniczony zasięg, jeżeli chodzi o ostrzał. Może to pokażę. Gdzieś tu powinienem mieć tę kartę. O, tutaj to widać ładnie.
Może zbliżę. Piechota strzela z siłą 3 na jedno pole, z siłą 2 na dwa pola i z siłą 1 na 1 pole, na 3 pola. Jednostki pancerne z kolei strzelają z siłą 3 na dystans do 3 pól. Jak widzimy, mamy także ograniczenie co do ruchu. Jednostka piechoty może poruszyć się o jedno pole i strzelać, albo poruszyć się o dwa pola i nie strzelać. Jednostka pancerna może się poruszyć do 3 pól i strzelać. Strzelanie z kolei wygląda tak, że bierzemy nasz cel, czyli powiedzmy, gdybym ja aktywował teraz te czołgi amerykańskie i strzelał do tych Niemców, to strzelam z siłą 3, ponieważ tak jak pokazywałem tutaj, amerykańskie czołgi strzelają znaczy w ogóle czołgi w podstawce strzelają z siłą 3 do 3 pól i wykonuję rzut przy pomocy 3 kości. Dostępne wyniki. Gwiazdka. No, przepraszam, flaga, odwrót. Jednostka musi się cofnąć o jedno pole. Granat to automatyczne trafienie, czyli nieważne, czy to były czołgi, czy artyleria, czy piechota, jednostka ponosi jedną stratę. Gwiazdka, nic się nie stało. Czołg, jednostka traci jeden czołg, jeżeli go posiada. I piechur, jeżeli celem była jednostka piesza, to traci jedną figurkę ze swoich. Oczywiście na wyniki ostrzału wpływa na przykład teren. Jeżeli na przykład jednostka znajduje się w danym terenie, to ten teren redukuje ilość kostek, którymi posługuje się atakujący. Tak samo jeżeli jest na przykład w bunkrze i tak dalej, i tak dalej. Tych modyfikatorów wbrew pozorom aż tak wiele nie ma. One także wszystkie są na tych kartach terenu omówione. Więc to nie są rzeczy, które ciężko zapomnieć i tak dalej. To jest kolejna sprawa, którą niektórzy przynajmniej ludzie krytykują tę grę. Ona może na przykład doprowadzić do sytuacji, w której czołgi strzelają z bliska do nieokopanej piechoty w terenie czystym i rzut sprawia, że nie osiągają na przykład żadnego wyniku, bo wyrzucił na przykład gracz 3 gwiazdki albo 2 gwiazdki i jeden czołg strzelając do piechoty, czyli nic nie uzyskał. Ale moim zdaniem jest to cena, którą generalnie płacimy za stopień łatwości tej gry i nie krytykowałbym tego nadmiernie, ponieważ zwłaszcza, że kolejne dodatki wprowadzają sporą ilość chromu do tej gry, która sprawia, że te zasady podstawowe, które wydają się na starcie dosyć losowe i randomowe, z biegiem czasu nabierają głębi. Podstawka zawiera 16 scenariuszy, czyli całkiem sporo na start, jak widzicie. Oraz jeden wielki scenariusz Overlord, do którego zagrania potrzebujemy już 2 egzemplarzy gry i bardzo dużego stołu, zaznaczmy, bo musimy zmieścić wtedy 2 kompletne plansze na stole. Scenariusze się różnią od siebie. Są oczywiście małe scenariusze początkowe, tak jak na przykład Most Pegaza, po czym mamy walki francuskich partyzantów, mamy też desanty powietrzne i wreszcie zasadnicza część, czyli desanty morskie w Normandii. Jak wspomniałem, nie pokusiłbym się o nazywanie, o szukanie skali tej gry, ponieważ skala jest umowna. Nie mam tutaj jakiegoś ścisłego przełożenia, że jedna figurka oddaje tyle i tyle ludzi, jeden heks oddaje tyle i tyle terenu. Jest to przyjęte raczej dość umownie. Scenariusze są małe, są większe. Mamy generalnie właściwie wszystkie większe bitwy i starcia środkowego okresu 1944 roku do Arnhem i Ardenów. Dużą zaletą jest też prostota, szybkość gry. Większość scenariuszy da się rozegrać w pół godzinki max. W godzinkę może, góra, te największe scenariusze, ale generalnie są to rzeczy, które rozegramy bardzo szybko. I zwłaszcza jeżeli po obu stronach siedzą już ludzie, którzy jako tako liznęli te zasady, to czasami trzeba doliczyć oczywiście te 15-10 minut na rozłożenie gry. Ale sama rozgrywka idzie bardzo szybko, potrafi się szybko skończyć, zwłaszcza jeżeli kości nam pomogą. Ale generalnie nie powinno być problemu z takim rozegraniem gry właśnie na zasadzie spotkania towarzyskiego. Hej, wpadnij do mnie, zagramy w Memoira, godzinka max i jesteśmy po grze. Więc to by było tyle ogólnie, jeżeli chodzi o tę grę. Ja ją oceniam bardzo wysoko, jako właśnie bardzo dobrą grę wprowadzającą. Jeżeli szukacie grę właśnie do grania z potomstwem, z młodszymi i tak dalej,
Początkującymi polecam ją zdecydowanie, a ilość dodatków sprawia, że można w nią grać, grać, grać i grać. Oczywiście ma ona swoje wady, jak wspomniałem, tam prostota będzie przeszkadzać ludziom, którzy szukają czegoś bardziej historycznego. Ale uważam mimo to za tę grę za bardzo dobrą i zdecydowanie wartą uwagi. Na tej mechanice wyszło też sporo innych gier, takie na przykład popularna seria Commands and Colors. Ale tam różni się ona już trochę od prostego memuara i to mówię przy innej okazji. To więc byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Wyszła mi chyba najdłuższa recenzja, jaką do tej pory robiłem.